Witam Was na trzeciej części drugiego wykładu. Zaczniemy wątkiem autobiograficznym. Być może jak wielu z Was, kiedy nauczyłem się programować, a było to tak mniej więcej na początku szkoły średniej, pierwszą rzeczą, jaką chciałem, to napisać jakąś grę. Pierwszą grą, jaką napisałem, było Kółko i Krzyżyk do trzech, a drugą grą był Arkanoid. Większość z Was pewnie nie pamięta takiej gry, ale wujek Google ciekawskim powie, czym był Arkanoid. Natomiast trzecim programem, jaki chciałem napisać, był kalkulator. Taki kalkulator, żeby wpisać wyrażenie całe od razu, a on, żeby wypluł wynik. I to był program, z którego napisanie musiałem poczekać do studiów, ponieważ nie mogłem wymyślić sposobu, jak to zrobić, żeby wyliczyć wartość dowolnego wyrażenia zawierającego dowolne operacje arytmetyczne i nawiasy. Napisałem sobie prosty kalkulator, który wyliczał wartość wyrażenia zapisanego w odwrotnej notacji polskiej, ale nie poradziłem sobie z zamianą wyrażenia w postaci infiksowej, czyli w tej naszej tradycyjnej postaci, gdzie operatory działań są pomiędzy argumentami i gdzie są przede wszystkim, gdzie są nawiasy, zamianą wyrażenia w postaci infiksowej na wyrażenie w odwrotnej notacji polskiej. To były czasy, kiedy internet w Polsce nie trafił jeszcze pod strzechy, a wujek Google jeszcze nie istniał, więc nie mogłem po prostu wpisać w Google'ach, jakim zrobić to algorytmem. Zobaczymy więc teraz algorytm, który zamienia wyrażenie w postaci infiksowej na postać ONP, czyli na odwrotną notację polską. Jak przekonamy się za chwilę, ten algorytm wcale nie jest bardzo skomplikowany. Nazywa się on stacja rozrządu Dijkstry. Dijkstra to nazwisko twórcy algorytmu. A nazwa wzięła się stąd, że tak jak na kolejowej stacji rozrządu, w tym algorytmie robimy różne rzeczy w zależności od tego, co wczytamy, czyli jaki znak przeczytamy, jaki symbol przeczytamy w przetwarzanym wyrażeniu. Nasz algorytm będzie wykorzystywał stos do przechowywania danych w trakcie trwania algorytmu oraz kolejkę, do której będzie zapisywał wynik. Na koniec całe wyrażenie w odwrotnej notacji polskiej będzie zapisane w kolejce. Na slajdzie widzicie algorytm, o którym mówimy. Widzimy, że algorytm ten składa się z dwóch części. Najpierw czytamy wyrażenie zapisane w postaci infiksowej, czyli tej naszej standardowej notacji nawiasowej, gdzie operatory są pomiędzy argumentami, a na końcu zdejmujemy operatory ze stosu i wstawiamy je do kolejki, w której znajduje się wynik działania algorytmu. W pierwszej części to, co robimy, zależy od tego, co przeczytamy. Czyli czytamy symbol E, który jest pierwszym symbolem w przetwarzanym wyrażeniu, począwszy od lewej strony. I teraz w zależności, czym to E jest, robimy różne rzeczy. Jeżeli E jest liczbą lub zmienną, po prostu dodajemy ją do kolejki. Jeżeli E jest lewym nawiasem, to wrzucamy go na stos. Jeżeli E jest prawym nawiasem, to znaczy, że wcześniej pojawił się lewy nawias. To oznacza, że skończyliśmy czytać jakiś fragment naszego wyrażenia, które ma być policzone wcześniej niż inne. Tak? Przeczytaliśmy jakieś operacje, które mają być wyliczone wcześniej niż jakieś inne, nie znajdujące się w tym nawiasie. To oznacza, że w pewnym sensie kończymy jakiś etap działania algorytmu. Czyli przerzucamy ze stosu do kolejki wszystkie znajdujące się tam symbole tak długo, dopóki nie znajdziemy lewego nawiasu. Prawego, a nie lewego nawiasu nie wrzucamy do kolejki. Na koniec, jeżeli E jest operatorem, to robimy dwie rzeczy. Najpierw ze stosu zdejmujemy operatory o priorytecie równym lub wyższym od priorytetu przeczytanego operatora i wrzucamy te operatory do kolejki. Za chwilę porozmawiamy o priorytetach. Czym są priorytety? Po wykonaniu tej operacji, czyli po przeniesieniu do kolejki operatorów o priorytecie równym lub wyższym, wrzucamy nasz operator na stos.
te operacje robimy tak długo, dopóki jest co przeczytać. Jak skończymy czytać wyrażenie, które przetwarzamy do odwrotnej notacji polskiej, zdejmujemy ze stosu operatory, które się tam znajdują i wstawiamy je do kolejki. No dobrze. A czym są priorytety? Priorytety mówią nam o tym, w jakiej kolejności wykonywać działanie. Wszyscy wiemy ze szkoły, że jeżeli nie mamy nawiasów, to najpierw wykonujemy mnożenie i dzielenie, a dopiero potem dodawanie i odejmowanie. Dlatego ustalamy, że priorytet mnożenia i dzielenia jest wyższy niż priorytet dodawania i odejmowania. Priorytety są pewną umową, która pozwala nam w notacji infiksowej zmniejszyć liczbę nawiasów. Nawiasy wstawiamy tylko wtedy, kiedy kolejność działań nie wynika z ich priorytetu. No dobrze, a teraz zobaczmy przykład działania tego algorytmu. Mamy na górze wyrażenie w notacji infiksowej, jest jakiś nawias, są operatory, liczby zmienne. Nasz algorytm używa stosu i kolejki. Na dole, podobnie jak w przypadku algorytmu wyliczającego wartość wyrażenia arytmetycznego w odwrotnej notacji polskiej, będą pojawiały się komentarze mówiące o tym, co robimy w danym momencie. No dobrze, więc co robi nasz algorytm? No, nasz algorytm czyta symbol. Pierwszy symbol od lewej, czyli dwójkę. Skoro przeczytaliśmy liczbę, to dodajemy ją do kolejki. I przechodzimy do kolejnego symbolu. Czytamy operator dodawania, a więc najpierw przenosimy ze stosu wszystkie operatory o priorytecie większym lub równym priorytetowi przeczytanego operatora. Ponieważ stos jest pusty, to nie mamy czego przenosić. I wrzucamy przeczytany operator dodawania na stos. Przechodzimy do kolejnego symbolu. Kolejnym symbolem jest lewy nawias. Lewy nawias po prostu wrzucamy na stos. Czytamy kolejny symbol. Jest to liczba, a więc dodajemy ją do kolejki. Czytamy kolejny symbol. Znowu jest to operator, a więc ciągamy ze stosu operatory o priorytecie większym równym priorytetowi mnożenia. Jednak na wierzchu stosu nie ma żadnego operatora, jest nawias. A więc po prostu wrzucamy przeczytany operator na stos. I przechodzimy do kolejnego symbolu. Kolejnym symbolem jest zmienna, a więc dodajemy zmienną do kolejki. Czytamy symbol. Jak już, mam nadzieję, pamiętacie, po przeczytaniu symbolu, symbol operatora, przenosimy ze stosu wszystkie operatory o priorytetach większych, równych priorytetowi wczytanego operatora, zdejmujemy je ze stosu i wrzucamy do kolejki. Tym razem na wierzchu stosu jest operator mnożenia, który oczywiście ma taki sam priorytet jak drugi operator mnożenia, więc zdejmujemy go ze stosu, wrzucamy do kolejki. Dalej mamy na stosie lewy nawias, a więc kończymy ściąganie operatorów ze stosu i wrzucamy wczytany symbol na stos. Czytamy dalej. Zmienna. Przeczytanie zmiennej oznacza, że wrzucamy ją do kolejki. Znowu operator. Więc znowu ściągamy ze stosu wszystkie operatory o priorytecie większym lub równym priorytetowi przyczynnego operatora. Mnożenie ma wyższy priorytet niż dodawanie, a więc ściągamy operator mnożenia ze stosu, wrzucamy go do kolejki i na stosie kładziemy operator dodawania. Znowu czytamy symbol. Jest to liczba, a więc dodajemy ją do kolejki. Przechodzimy do kolejnego symbolu. Kolejnym symbolem jest prawy nawias. Co teraz robimy? Przepisujemy do kolejki kolejne elementy stosu tak długo, aż natrafimy na lewy nawias. Był tylko jeden symbol. Następnie ciągamy nawias ze stosu. Przechodzimy do kolejnego symbolu. Przeczytaliśmy operator, więc ściągamy ze stosu wszystkie operatory o priorytecie wyższym lub równym. W tym wypadku mamy symbol dodawania, a więc równy priorytet. Ściągamy go ze stosu, wrzucamy do kolejki. Wrzucamy przeczytany operator na stos i czytamy kolejny symbol. Kolejnym symbolem jest zmienna. Zmienną wrzucamy do kolejki.
i przeczytaliśmy całe wyrażenie. Teraz musimy jeszcze wrzucić wszystkie elementy znajdujące się w stosie do kolejki, w kolejności ściągania ze stosu. Na stosie mamy tylko jeden operator, przerzucamy go do kolejki i w efekcie uzyskaliśmy wyrażenie w odwrotnej notacji polskiej, odpowiadające wyrażeniu w notacji infiksowej, które nasz algorytm otrzymał na wejściu. Wam pozostawiam sprawdzenie, że algorytm zwrócił poprawne wyrażenie w odwrotnej notacji polskiej. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Za tydzień dowiemy się, co informatycy wiedzą o drzewach.